O tym, jak uczyć języka polskiego w wymagających czasach internetu, porozmawiamy z naszym ekspertem, który bardzo dobrze sobie w tym radzi. Zapraszam na e-konferencję Mac, właściciela marek Mac Edukacja, Mac Technologie i Mac Dydaktyka. A naszym gościem jest pan Mateusz Adamczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Witam w studiu konferencji MAC. To wielka przyjemność porozmawiać dzisiaj po polsku, języku polskim. Będzie bardzo ciekawie, to zapewniam. Przedstawię państwu sywetkę pana Mateusza, który ma dla nas pełną skarbnicę wiedzy o języku, który jak Pokażemy, może też być bardzo trudnym jednym z trudniejszych języków dla obcokrajowców. A pan Mateusz pracuje na wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i to właśnie tam pan Mateusz prowadzi zajęcia z poprawności językowej prostej polszczyzny i kultury żywego słowa. Swoją pasją lubi się dzielić nie tylko ze studentami na sali, ale także z internautami na swoim kanale na YouTube. A pandemia temu Sprzyja zapewne. Pan Mateusz uwielbia dostawać pytania od widzów i analizować zagadnienia wspólnie z nimi. Jest również laureatem nagrody kuźni mistrzów mowy polskiej 21 roku i prowadzi cykl w języku polskim przysłowie. Można by długo wymieniać te zasługi, które jak Państwo widzą, mimo młodego wieku, pan Mateusz ma na swoim koncie. Gratuluję, jestem Bardzo pod dziękuję. wrażeniem i cieszę dziękuję. się, że znalazł pan. Czas, aby spotkać się z nami i z widzami. Wśród naszych widzów są głównie nauczyciele, którzy również o języku polskim dużo mówią podczas zajęć z uczniami. No właśnie, wspomniałem o pandemii, o internecie. O tym internecie będzie dużo dzisiaj. Prowadzi Pan kanał na YouTube. To już. Uwaga, ponad 11 tysięcy obserwatorów na Instagramie, a ponad 40 tysięcy obserwujących na YouTube. Gratuluję bardzo. Jak udało się bardzo zbudować taką społeczność wokół, no cóż, języka polskiego? Mogłoby się wydawać, że to nie jest taki. <laughs> to uwaga, temat. to będzie po angielsku top news, top story no tak. dzisiejszych czasów. Y, nie wiem. Na no to pytanie nie odpowiem ze stuprocentową pewnością i przekonaniem, dlatego że trudno zawsze. Y, Znaleźć, na to, znaleźć na to jakiś przepis, to jest tak, że być może temat, być może czas, w którym ten kanał powstawał, czy powstaje, być może trochę moja osoba, czy to jak ja myślę o języku, bo mam taką nadzieję, że proponuję trochę inne spojrzenie na język niż to, które obowiązuje ogólnie w myśleniu o języku, językoznawstwie i językoznawcach. No właśnie, gdyby Pan mógł powiedzieć ten swój sposób prezentowania, oczywiście Państwa zachęcamy do obserwowania, to wszystko powiem pod koniec programu, ale ten swój sposób na mówienie o języku polskim. Ja rezygnuję w dużej części z mówienia o błędach językowych z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że już jest taki kanał, prowadzi go Paulina Mikuła i robi to świetnie, tam, więc nie ma, nie, mm. ma, nie ma co tutaj powielać tego, co już jest zrobione. Po drugie, to też nie jest jakimś takim moim głównym tematem zainteresowań, jeśli chodzi o językoznawstwo, ponieważ mimo że zajmuję się kulturą języka na uniwersytecie i tam też wykładam taki przedmiot, który dotyczy właśnie no, tak zwanej błędologii stosowanej, bo czasami tak się o tym mówi, ale nie sądzę, żeby najciekawszą część języka stanowiła kultura języka, czy właśnie, czy właśnie błędy, ale raczej to, co się dzieje w naszych głowach, to jak używamy tego języka, jak on wygląda, jak się zachowuje, tutaj używam takiej metafory, że język też jest jakimś organizmem, człowiekiem, jest personifikowany, jak on się zachowuje w kontakcie i od czego zależy to, jak my rozumiemy ten język, dlaczego wybieramy takie, a nie inne słowa, czy robimy to świadomie, czy podświadomie, a co robimy wtedy, kiedy śpimy na przykład, to, to są takie psycholingwistyczne może bardziej ujęcia. Czy niż... takie ucieleśnienie Języka tak. jako, y, jako mowy. W tych dzisiejszych czasach ten internet przychodzi z pomocą, ale jest też y, no, jest druga strona medalu, prawda? Jest takie zagrożenie y, jednak pomniejszania jego znaczenia, wchodzą emotikony, znaczy wchodzą one już są z nami od wielu lat, o tym też rozmawiałem z panem profesorem Bralczykiem. Y, ale w tym wypadku, w przypadku pana y, aktywności, on przyszedł z odsieczą, tak? No bo zwłaszcza przy, jeśli pan naucza na Uniwersytecie to te zajęcia też są ograniczone, prawda, przychodzą tak, zajęcia tak, online? Tak, 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 mamy zajęcia właśnie online'owe, które, i to pewnie potwierdzą i Państwo, którzy to oglądają jako nauczyciele i nauczycielki, że to nie jest ten sam sposób przekazywania wiedzy, taki jaki jest na żywo, właśnie dlatego, mhm. że język w kontakcie takim żywym z drugim człowiekiem przyjmuje zupełnie inny wymiar, przyjmuje zupełnie inny kształt. A to, o czym Pan powiedział o emotikonach, jest dowodem właśnie na to, o czym tu rozmawiamy, ponieważ emotikony powstały no, z takiego zapotrzebowania na wyrażanie tego, co niewyrażone słowem, emocje. czyli emocje, emocje, czyli mimika to jest to czego nam brakuje w komunikacji no bo internetowej. No jak my teraz rozmawiamy, uśmiechamy się do tak, siebie, tak. bo temat przyjazny, ciepły i bardzo miły rozmówca. Natomiast gdybyśmy rozmawiali właśnie online, no to to wszystko byśmy zastąpili skrótami. Tak, i choć wydaje nam się, że te połączenia wideokonferencje tak zwane, one jakoś przecież nie odbiegają za bardzo od tego co znamy z mowy żywej, z takiego kontaktu na żywo, to jednak jak jak pokazują badania, nie do końca tak jest. Bo psycholingwiści ustalili że po pierwsze dużą uwagę poświęcamy temu małemu okienku, który znajduje się w prawym górnym rogu najczęściej, czyli poświęcamy samym sobie, mhm. bo chcemy dobrze wyglądać. Po drugie jednak zawsze jest jakieś opóźnienie, a przynajmniej przeważnie jest jakieś opóźnienie. Dźwięk rozjeżdża się z tym, Nie co Nie wchodzi widzimy. się w słowo, tak jak ja panu teraz przed. No właśnie, to też trudniej o to, żeby zabrać głos i na przykład skomentować coś natychmiast. A nasz mózg wciąż, jemu się wydaje, że to jest taka rozmowa na żywo, więc próbuje sobie uzupełniać pewne braki i to go bardzo męczy. I w związku z tym, właśnie tak bardzo męczymy się wtedy, kiedy rozmawiamy na tych wszystkich konferencjach, mimo że przecież tak nie wychodzimy z domu, więc nie marnujemy czasu na dojazd, na całe, że tak się wyrażę tą modną metaforą, ogarnięcie się przed tym spotkaniem, a jednak okazuje się, że jest to dla nas bardzo wyczerpujące. Tak, bo to do końca nie zastępuje. Jak wszystko w, przy obecnych wynalazkach, tak, prawda? Ma jakiś tak, ma, ma tak, substytut. To ale jest. mimo tych ograniczeń, ale też i szans, które dały te nowe technologie, widzimy to duże zainteresowanie wśród pana subskrybentów, czytelników, widzów, bo to dzisiaj trudno, mówi się użytkowników. Kim są ci obserwatorzy, ludzie? Czy to są, właśnie jestem ciekawy, czy to są młodzi ludzie? Czy swoje, interesują się językiem polskim z uwagi nie wiem, na swoją edukację? To są różni ludzie. I to dlatego, że albo ściąga ich temat, o którym mówię, albo są zainteresowani językiem jako takim. Niekoniecznie językiem polskim, bo też mój kanał dotyczy nie tylko polszczyzny. Wspiera informacje także o innych językach, a właściwie o czymś, co jest językiem, czy jakimś tworem takim wspólnym pewnie dla różnych wariantów, czyli poszczególnych języków narodowych. To pewnie to, ale też jednoczy ich oczywiście to, żeby czasami komuś dogryźć, żeby sprawdzić czy ja rzeczywiście mówię poprawnie. Więc różne motywacje tam są. Najczęściej jednak jest to takie żywe zainteresowanie językiem, co mnie oczywiście bardzo cieszy. I jest to komentowane i wyrażane z sympatią, co jeszcze bardziej mnie cieszy, bo oczywiście czasami spotyka mnie też hejt jak każdego twórcy no internetowego. No tak, to jest, to jest cena jaką się płaci za to, że się tak, chodzi społeczność. Tak i trzeba być tego świadomym od początku. Mimo że wydawało mi się, że być może mm, mówiąc o języku, tak jak Pan tutaj na początku wspomniał, no to nie jest jakiś taki temat, który mógłby budzić ogromne kontrowersje albo wzbudzać ogromne emocje, a okazuje się, że jednak jest wręcz przeciwnie, że w związku z tym, że każdy z nas jest przyzwyczajony do jakiegoś języka, mówi się tak y, trochę nienaukowo ale to jest bardzo ładna metafora że każdy z nas ma swój dobrostan językowy czyli taki język w którym się czuje dobrze komfortowo pewnie. Pewien zasób słów tak połączeń wyrazowych jakiegoś stylu wypowiedzi na przykład i teraz jeżeli to się nie to co widzimy oglądamy czy w relacji z drugim człowiekiem nam się nie zgadza z tym dobrostanem, nie pasuje do tego naszego obrazka, no to wtedy zaczyna się właśnie takie emocjonalne wyrażanie. No i trudno od tego uciec, bo my jesteśmy emocjonalnie przywiązani do języka. Język jest częścią naszej tożsamości, od tego nie uciekniemy. Choćbyśmy bardzo chcieli, i no, czasami próbujemy tak bardzo technicznie opisać język, ale tego się nie da zrobić tak do końca. Czy według Pana istnieje jakieś zagrożenie dla polskiego, jeśli, yy, dla języka polskiego, yy, w takiej komunikacji, którą prowadzimy na co dzień, właśnie, zwłaszcza w tym cyfrowym obszarze? To jest yy, dosyć powszechne takie myślenie o tym, że Polszczyzna albo umiera, albo właśnie jest zagrożona daleki jestem od takiego myślenia, dlatego, że polszczyzna, jak widzimy, radzi sobie świetnie. W tej, I w tej rzeczywistości no widać, cyfrowej, tak. i w tej rzeczywistości po, takiej pozacyfrowej, bo właściwie nie wiem, jak ją nazwać inaczej. Yy, oczywiście, że są pewne zjawiska, które oceniamy negatywnie. I dobrze, że to robimy, bo też nie ma yy, co chyba bezkrytycznie podchodzić do, do oceny zjawisk, które są w języku. Yy, więc na przykład mnogość zapożyczeń, które są zbędne z jakichś powodów, bo już mamy na to polskie Ale słowa. Ale to przecież się nie, tylko, nie, nie dzieje od dzisiaj, prawda? Nie, to, to, jest to wieków, się dzieje także. od początku mhm. istnienia języka. Polszczyzna nie wzięła się znikąd. Polszczyzna jest kontynuantem prasłowiańszczyzny, a wcześniej praindoeuropejszczyzny i kontaktowała się z innymi językami od początku swojego istnienia. Tylko nie przez internet. Tylko nie przez internet. Naukowcy szacują, że taki... To też trudno powiedzieć, rdzennie polski zasób słów to jest około 30% naszego języka. Mm. Teraz proszę sobie wyobrazić, że rezygnujemy z tych 70% i chcemy porozmawiać tak, jak rozmawiamy teraz tutaj. Prawdopodobnie to słownictwo, które jest tym takim tak zwanym rdzennym, no bo też trudno o tym mówić, że to jest czysto polskie, jest związane z takimi najbardziej podstawowymi. Obszarami życia, czyli ja w relacji z drugim człowiekiem, ja w relacji ze światem, no i to, co jest wokół mnie, czyli moglibyśmy pewnie porozmawiać teraz, nie wiem, o tym, jak sobie hodujemy coś, jak tak, zdobywamy tak, o, pożywienie. Ale już o gospodarce. Ale gospodarce nie porozmawiali. Tak, już byśmy nie porozmawiała. Nie mówiąc o technologiach. Właśnie. Tak, bo byśmy zaraz lubili switch tematu, prawda? Albo piwot rozmowy. Tak. E, to, 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 co mi się podoba w tym obszarze, i to, co pan robi w tym kanale i wiele innych, yy, wspomniana pani Mikuła, tak, to jest zabawa słowem, bo do, wcześniej, z uwagi na mój też wiek, to po prostu jak chciałem sprawdzić, jakie słowo brałem, opas, słownik, yy, yy, wyrazów bliskoznacznych, czy ortograficzny, no i jak wiemy, tak, mamy indeks i cóż, sucha informacja, natomiast w tej chwili ta informacja, no, jest 3D, tak? Można ją obracać, bawić się, komentować, yy, zrobić szybko mikrospołeczność, yy, spuentować. I to mi się podoba i to, co Pan robi, to jest zabawa wokół tych słów. Bardzo się cieszę, że Pan to tak odbiera, bo rzeczywiście wydaje mi się, że dużą częścią języka powinna być zabawa tym językiem. Oczywiście myśląc o zabawie, myślę też o pewnej odpowiedzialności za konsekwencje tej zabawy, bo. Widzimy też drugą stronę medalu, czyli wtedy, kiedy zabawa przeraza się w jakieś przekraczanie granic drugiego człowieka, i to y, współcześnie. Gdybym miał wybierać taki temat, który jest tematem głównym dyskusji dotyczących języka, to właśnie byłaby na przykład komunikacja inkluzywna, czyli nie naruszanie granic drugiego człowieka, komunikacja włączająca, a nie wykluczająca na przykład. I ona też może być częścią tej zabawy, o której Pan powiedział jak najbardziej, dlatego że przecież nie musimy wszystkiego w języku tak brać bardzo serio, mimo że oczywiście temat jest bardzo delikatny. I jesteśmy na to wyczuleni i wrażliwi, bo proszę sobie wyobrazić, że właściwie w obszarze komunikacji inkluzywnej, albo właśnie tej zabawy, spotyka się no tam z najnowszego spisu powszechnego, wynika, że Polaków i, i jest przy, jakieś 38, 38 milionów. milionów. No to 38 milionów wrażliwości, mhm. które są kodowane za pomocą języka i tak też się komunikujemy. No to trudno to pogodzić, to jest naprawdę trudne zadanie. Kiedyś łatwiejsze, no, porozumiewaniem że porozumiewanie jest czasami trudno. Prawda? No właśnie, te trudniejsze o tyle teraz, dlatego że tak jak słusznie Pan powiedział, każdy z nas może stać się nadawcą publicznym. Czyli może założyć swój kanał na YouTube, własne podcast, media, tak, tak, podcast tak, własne podcast, media. W związku mm -hmm. z tym y, tutaj widać. Ten wielogłos, którego wcześniej nie było widać, dlatego że było kilka gazet. A czy mamy GWAR gwartaki, prawda, który wcześniej tak. był zarezerwowany dla mediów tradycyjnych, dla papieru i tak dalej. To był pewien troszeczkę monopol, na który każdego, już abstrahując od ustroju, który w danym państwie był, ale był jednak ten, bariera wejścia jak gdyby do swojego megafonu była dosyć wysoka, tak, kosztowna tak. pod każdym względem. W tej chwili każdy, to, co pan udowadnia, zbudowanie własnych mediów w oparciu o internet. Nie jest proste, bo to ja nie powiem, że to jest proste i łatwe, bo wiele osób... No nie wytrzymuje, to wymaga konsekwencji, prawda? Profesjonalizmu i pewnej no, ciężkiej pracy. To samo się nie zrobi. Zresztą to trzeba wykuć i tu przejdę do kolejnego tematu, wykuć sobie tą, tą społeczność i, i tą pozycję. I to, co wspomniałem na początku, pan Mateusz jest laureatem nagrody kuźni, mistrzów mowy polskiej. A stąd to wykuć. 2000, tak, stąd to, stąd to słowo, bawię się językiem, bardzo to lubię. Nagrodę, którą chyba odebrał pan nawet w Kielcach, chyba, tak, tak? W jeśli, jeśli. A dzisiaj dzisiaj też w Kielcach rozmawiamy, serdecznie gratuluję. No właśnie, Dziękuję. to wykuwanie, wykuwanie w cyberprzestrzeni jest bardzo trudne, ale Panu się udaje. Yy, wspomnieliśmy o tej zabawie yy, słowem, zabawie językiem polskim. Oglądają nas nauczyciele i zabawa jest pewnym takim obszarem, takim pasażem, poprzez który można włączyć uczniów prawda do tej zabawy językiem polskim. Co by Pan radził nauczycielom ja oczywiście polecam oglądanie, dołączenie do kanału, a tam, gdzie jest to możliwe do zachęcenia uczniów, aby obserwowali też kanały pana Mateusza, bo to jest właśnie ta zabawa językiem polskim, prawda? Versus. No właśnie pyta mnie pan o rady. Ja nie mam takiej śmiałości, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że zawód nauczyciela to jest jeden chyba z najtrudniejszych zawodów, jaki, też tak jaki, jaki istnieje. Byłem nauczycielem przez bardzo krótki czas. W związku z praktykami, ze studiami, a potem uczyłem jeszcze obcokrajowców naszego języka, przez tutaj już przez pięć lat, ale to jest inny rodzaj spotkania niż wtedy, kiedy idziemy do szkoły. Więc nie ośmieliłbym się tutaj doradzać w jakimś takim tonie tego, który patrzy na to wszystko z góry, bo tak nie jest. Mhm. Ja spotykam się ze studentami i studentkami, i z tego doświadczenia mogę powiedzieć, że mm, zabawa owszem, i jest wiele takich tematów, które mogą być atrakcyjne dla, dla współczesnego młodego człowieka. Ale z drugiej strony, jestem chyba takim dzieckiem uniwersytetu, które uważa, że jednak ta erudycja, czyli żeby móc się bawić, trzeba mieć się czym bawić. Tak, trzeba mieć trzeba materiał mieć te do obróbki. Tak, tak. Trzeba, do trzeba je dostać od mhm. kogoś. Najczęściej mhm. dostajemy je od dorosłych, od rodziców, od nauczycieli właśnie. I dopiero potem możemy się odpowiedzialnie tymi zabawkami posługiwać i bawić, a nawet może konstruować coś tego, jeżeli posłużymy się metaforą klocków na przykład. Więc jest oczywiście bardzo wiele takich obszarów i w internecie. Ja staram się do nich docierać. Staram się docierać do tego, co jest atrakcyjne dla moich odbiorców. I właśnie dlatego raczej szukam takich Takich tematów, które chyba można powiązać z edukacją szkolną, no bo jak wyobrażam sobie taki temat, film, który chyba u mnie najlepiej się ogląda, to jest film Język Psychopatów. Tak, e... ja nawet zacytuję Państwu Język Psychopatów. Uwaga, uwaga, blisko pół miliona wyświetleń tego odcinka. Tak, to już tam nie zaglądałem dawno, ale, ale sprytny, do, do, do tytuł, tego... sprytny tytuł. Sprytny tak, sprytny tytuł. Pewnie jakiś jakoś usp. upraszczający. Mhm. Wiem o tym. To też jest wybór pewnego rodzaju zatytułowanie jakiegoś filmu. Tak, żeby. Ale też trzeba nie, nie się przebić, ukończyć. prawda? W no tym właśnie, informacji. To, to jest zawsze. To A, cel na szczytny, się. bo namawiamy do czegoś wartościowego. No właśnie, do myślę sobie, że w tym filmie na przykład można by było wykorzystać yy, elementy dotyczące składni. Bo tam jest taki, taki fragment o tym, że yy, składnia jest bardzo ważnym elementem nieuświadomianym przez nas. Opisu świata, to znaczy dobór tego, jak składamy poszczególne wyrazy w całe zdanie, wybór czasu, trybu, um, szyk też jest bardzo ważny, pokazuje nam, że przyjmujemy automatycznie jakiś stosunek do świata. Okazuje się, że przestępcy psychopaci, którzy popełnili jakąś zbrodnię, dystansują się od tego, mówiąc o tym w czasie przeszłym, a ci, którzy nie mają skłonności psychopatycznych, mówią o tym w czasie teraźniejszym, bo bardzo to przeżywają i nie mogą odkleić się, mówiąc znowu w cudzysłowie, od tego, co zrobili. Nie są w stanie, są w stanie yy tego... oszukać tego. Tak, to? nie są w stanie tego. Czyli uwaga, nie czapka. Na złodzieju Gorę, tylko język. Język, tak. Żyli, tak, język co... za, tak. Za pomocą analizy języka <gry> można nawet złapać przestępcę, o czym też zresztą mówiłem na, na swoim kanale. Jest ten fantastyczny serial na Netflixie. Na przykład to by można było włączyć do edukacji. Taki serial. Una Bomber się nazywa. O mm, przestępcy, terroryście właściwie, który nosi polskie nazwisko, e, z Oparty na, na faktach. Na faktach tak, Kaczyński, tak. bo on jest przez ny, a nie przez NI. Tak, pamiętam to wydarzenie. Podkładał bomby na uniwersytetach i y, analiza jego manifestu, który opublikował w prasie, pozwoliła na y, ustalenie szczegółów. Ile ma lat, jakiej jest płci, gdzie się wychowywał, gdzie się potem przeprowadził, za pomocą jednego tekstu i kilku listów, które wysyłał do swojego brata. No to jest coś niesamowitego, moim zdaniem. To, to jest polecamy, magię, ale magię. uprzedzając. Yy... Państwa teraz myśli, które w głowie się kotują, to y, powiem, że są również inne odcinki, zachęcam. Nie tylko, za, tak, zachęcam tak, nie tylko na przykład. Dotyczące... Na przykład równie przyjemny, ponad 250 tysięcy wyświetleń, o czym mówimy przez sen, ale też y, 150 tysięcy polski najtrudniejszym językiem na świecie. I do tego chciałem przejść, bo wielokrotnie o tym słyszymy, y, że polski, zwłaszcza dla obcokrajowców, to jest y, no trudny język, trudny język do nauki. Dlaczego? Właśnie ja y... Ten tytuł filmu postawiłem w formie pytania, dlatego że to jest jeden z mitów, który dotyczy polszczyzny. Na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego jak najtrudniejszy język świata, dlatego że nie ma żadnych kryteriów, które pozwoliłyby nam ocenić to, czy język jest najtrudniejszy, mhm. czy najłatwiejszy. On może być najtrudniejszy na przykład dla, nie wiem, taki, taki język jak polszczyzna, dla nie wiem, Anglika, ale dla Rosjanina będzie łatwiejszy, Jasne. albo dla mhm. Czecha. Hmm, więc to zależy od tego, który język jest naszym językiem tym pierwszym, e, a dopiero potem możemy oceniać już sami, e, czy ten kolejny język, którego się uczymy, jest trudny czy nie, czy jest najtrudniejszy z tych, które, a może które my tak, poznaliśmy. My tak siebie oszukujemy i scedujemy no. to, że my mamy problemy z językiem polskim i <laughs> mówimy, znaczy, że to jest najtrudniejszy tak. język. Na my świecie. lubimy też ten, ten mit, no bo najtrudniejszy język czasami jeszcze się mówi, no dobrze, na drugim miejscu zaraz po chińskim. To też to oczywiście jest, jest kolejny mit. No to jest miłe myśleć o własnym języku jako o tym, który jest najtrudniejszy, choć z drugiej strony, kiedy pomyślimy o tym, że języki w swojej ewolucji mają tendencję do upraszczania się, bo język jest narzędziem komunikacji, który ma być. Ma pomagać. Ma pomagać, ma być ekonomiczny, czyli jak najbardziej skrótowy, a z drugiej strony jak najbardziej precyzyjny. Niestety to są takie dwie tendencje, które są przeciwstawne. Bo jak ktoś jest bardzo ekonomiczny, to jest bardzo często nieprecyzyjny, a kiedy jest precyzyjny, to musi dużo powiedzieć, żeby te precyzje. Pozyskać. A to w takim razie yy, taka dygresja, nie wiem, czy pan zauważył, taka tendencja tagowanie wypowiedzi. Spotkałem się wielokrotnie z czymś takim, mm. zwłaszcza no, oczywiście w obszarze biznesu i tak dalej. Taguje się wypowiedzi, czyli jak Państwo wiedzą, nie mówi się pełnym kwiecistym zdaniem, mm -hmm. używając całego doboru słów, tylko tak. taguje się szybko, żeby informacja do naszego tak. odbiorcy szybko dotarła, tak. do jego umysłu. Tak, czyli zapalamy pewnie, przepraszam za słowo keywordy, słowa kluczowe. Mm -hmm. e, I tu już przestanę, bo właśnie. <laughs> Ja a propos nie mam nic skuteczności i przekazów w dzisiejszym czasie. Tak. Raz, czas, który wy, y, to wymusza, prawda? Bieg, tempo, mm -hmm. mnogość tematów. Tak. Multizadaniowość, tak. to już mnie korciło, że użyć słowa, sprawia, że używamy właśnie jakich y, tak. No Żyjemy w trudnych czasach, także językowo, bo tak jak pan powiedział, jesteśmy bombardowani tyloma informacjami, których nie jesteśmy w stanie przerobić, przepracować. Dlatego tak dobrze mają się fake newsy na przykład, bo mm -hmm. nasze mózgi nie są ewolucyjnie przystosowane do Takiej ilości informacji, takiego bombardowania językiem, a właściwie językami, bo trzeba też pamiętać o tym, że to nie tylko polszczyzna, i to nie, polszczyzna też nie jest monolitem, jest zróżnicowana wewnętrznie, więc to są różne języki. To, są, to jest język potoczny, to są języki środowiskowe, to jest język ogólny, to są języki obce, przede wszystkim angielski. Więc to jest no, Slangi branżowe, tak? slangi branżowe właśnie korpomowa, która mocno mhm. wchodzi do języka ogólnego. Język młodzieży, który mocno wchodzi do języka ogólnego, i przez to niektórzy się gubią w tym języku ogólnym, który powinien być, i to wydaje mi się bardzo ważne, a właściwie najważniejsze, jeżeli chodzi o komunikację ogólną. Język ogólny powinien być tak ukształtowany, żeby żebyśmy wszyscy dobrze się w nim czuli, czyli właśnie żebyśmy w tym znaleźli ten swój dobrostan językowy, bo inaczej mamy do czynienia z kolejnymi etapami czy poziomami wykluczenia. I to, jest, to działa na szkodę społeczną, po prostu ludzką. Wtedy, kiedy, nie wiem, ja, ja taki eksperyment myślowy z moimi studentami czasami przeprowadzam, mówię im tak, wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu, który znajduje się pod waszym domem, w waszej miejscowości, w waszym kraju, Patrzycie na półki i widzicie produkty, których nazwy wam nic nie mówią, bo są w obcym dla was języku. Taka bardzo podstawowa sprawa. A te łudzące polskie nazwy sklepów. Tak, i właśnie. są przedsiąkiem jednak obcych, obcych nazw. No. <grym> Ale to jest rzeczywistość, to jest codzienność ogromnych grup ludzi. No bo na przykład starsze osoby nie są tak za pan brat z angielszczyzną jak tak, ja, ja kiedyś o tym myślałem, obs też obserwując rodziców i myśli, tak myśliłem FMCG, czy mhm. Dobra Szybko Zbywalne, czy, czy AGD, czy tak, no, proszki i tak dalej. Te nazwy nie wszystkie nie. są y Znajome dla tych osób starszych tak. do wymówienia, albo czasami powstaje takie nowe słowo, nowe mhm. słowo w oparciu o te angielskie tak. albo. No więc te osoby czują się wykluczone, a to przekłada się na niezrozumienie społeczne, no bo jeżeli y, media, młodzież czy w ogóle osoby młodsze od, od nas, osób starszych powiedzmy, y, mówią inaczej, no to my mamy znowu do wyboru. Albo uciekamy od tego, bo się tego boimy to jest zupełnie naturalnym mechanizmem. Albo się tym zainteresujemy, ale przecież nasza percepcja też jest skończona. A więc powstaje takie wrażenie braku komunikacji. I to się przekłada potem na wszystkie społeczne sprawy. Tak. Mhm. Czyli tego, że starsi utyskują na młodzież, młodzież żartuje sobie ze starszych. Te, to te nierozpoznanie wzajemnych potrzeb, na przykład bardzo dobrze widać podczas wyborów. Podczas różnych innych badań, które pokazują, że no, w ogóle skuteczna społeczny. komunikacja nie ma, nie ma możliwości, nie ma możliwości do zaistnienia. Tak, prawda? więc yy, trzeba z tym uważać. Mhm, Zapożyczenia tak, one są potrzebne, yy, bo łatwiej coś zapożyczyć, kiedy mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, z jakąś rzeczą, niż to wypracować od nowa w języku. Też nie mamy czasu. To jest to o czym pan też powiedział. Cały czas pędzimy, biegniemy. Ten świat nas nie oszczędza wcale. Więc musimy to robić, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy może mm, rzeczywiście potrzebujemy tych zapożyczeń niektórych tak bardzo, albo czy bo jeżeli potrzebujemy na przykład w korpomowie w pracy, w porządku, ale czy przenosić to na język ogólny. Pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie tak zmieniać się, prawda, w godzinach pracy to i to też to jest, to jest trudne, że dzisiejszym świecie, tak. gdzie y już mamy zupełnie groch tak, z kapustą, tak. prawda, to wszystko jest wymieszane, ale a propos obrony języka ojczystego, no to Francja chyba sobie dobrze, dobrze z tym radzi między innymi, tak, prawda? Tak, tam nas... są inne rozwiązania niż u nas. U nas oczywiście jest Rada Języka Polskiego, która jest radą, jak sama nazwa wskazuje, doradza i odradza, nie ma żadnego żadnej mocy, Takiej, która by decydowała o tym, czy coś jest wyłącznie poprawne albo niepoprawne. Jedynym obszarem, którym Rada może to zrobić, to jest ortografia, ale niechętnie z tego korzysta, ponieważ reformy ortograficzne nie, nie mają dobrej, dobrej pracy u nas w kraju. Ostatnia z 1936 roku niektórzy uważają, że robiła więcej szkody niż pożytku. Zresztą tam na przykład było takie, takie rozstrzygnięcie, w którym te nazwy, te rzeczowniki pisane przez J dotychczas, czy też imiona, na przykład Maria, czy Higiena były pisane przez J, potem zostały skrócone przez do I. No i na przykład Maria Dąbrowska powiedziała, że ona tego nie zrobi. Ona do końca życia konsekwentnie zapisywała Aha, się przez, przez J. J przez tak, tak. Dlatego, że no, to odpowiada mowie. Ta reforma była trochę przeciwko temu, co się, co się w mowie dzieje. Ona była z jakichś względów potrzebna oczywiście, tylko czy one były zrozumiałe dla ogółu? Pewnie nie. W związku z tym było bardzo wiele takich komentarzy, które krytykowały tę te, te, te reformę. Współcześnie się raczej tego już nie robi. Ponieważ ten język sam ewoluuje i są normy tak. zwyczajowe, które, raczej które potem Raczej te rozstrzygnięcia wchodzą. powinny zebrać to, co już się w języku wydarzyło, tak, żeby nam było łatwiej potem się tym wszystkim posługiwać, niż narzucać coś i projektować, bo to też jest jakieś podejście. Myślę, że zawsze języka. takim zwycięstwem będzie praktyka, bo to ona wymusza. Tak. wymusza Uzus to jest, UZUS, to jest prawda? język, to właściwie. No ale właśnie, m języka. mówił Pan o tym kształtowaniu języka, o tej dużej odpowiedzialności, która też spoczywa na nauczycielach. W jaki sposób? Ja już pytałem o te rady, wiem, nie chcemy tutaj się wymądrzać. Zresztą nauczycieli, nauczyciele najlepiej sami wiedzą, w jaki sposób uczyć języka polskiego i innych przedmiotów, ale. Bazując na pana doświadczeniu już bogatym, jeśli mówimy o ten obszar e, kaganka tego cyfrowego, wiedzy, z jakich najlepszych źródeł, poza pana kanałami, skąd czerpać tę wiedzę i w jaki sposób zaprząść e, ten internet do e, nauki języka polskiego na lekcjach w szkole podstawowej? Internet, jak to internet, m, zawiera w sobie ogrom różnych i informacji i źródeł, ale y, takie źródła, które ja bym no, z takim czystym sumieniem polecił, to na pewno byłby kanał Pauliny, o którym tutaj rozmawialiśmy. To byłyby kampanie społeczne, na przykład Ojczysty, dodaj do Lejdo ulubionych, Narodowego Centrum Kultury. Kampania, która trwa już wiele, wiele, wiele lat i pewnie jest Państwu świetnie znana, więc to nic nowego, ale być może nie znają Państwo takiej kampanii, która jest prowadzona przez Radę Języka Polskiego. Ty mówisz, ja czuję dobre słowo, lepszy świat. I to jest kampania, która ma na celu Uwrażliwienie na język, czyli tutaj nie poprawność językowa, ale poprawność, powiedzmy, komunikacyjna byłaby takim mm, głównym tematem, o którym się mówi. E, dostępne są tam posty, które w naprawdę bardzo dobry sposób tłumaczą trudne zjawiska komunikacyjne, e, ilustrowane zresztą bardzo atrakcyjnymi rysunkami z Akademii Sztuk Pięknych i ze Szczecina, i z Cieszyna, także to jest taki, to taki polecam, mówiąc modnie, projekt, czy... który zbiera bardzo wiele różnych środowisk, które naprawdę włożyły w to serce, żeby ta kampania mogła powstać. Na pewno polecam także różne konta Instagramowe, a przede wszystkim jestem zakochany w tym koncie Instagramowym. Pani Kamili Kalinczak, która prowadzi dwa razy w tygodniu testy, takie quizy, czy właściwie kwizy, tradycyjnie mówiąc, en -en, o języku, poprawności językowej. Um, polecam też oczywiście różne nagrania, rozmów z językoznawcami i nie tylko. Ja przepraszam, tutaj taką, trochę takie lokowanie produktu przeprowadzę, mm -hmm, ale śmiało. mamy taką serię, y, którą realizuję z Mazowieckim Instytutem Kultury, o której Pan już wspomniał przysłowie i zależy nam na tym, żeby rozmawiać nie z językoznawcami o języku, ale właśnie z osobami, który, które pracują z językiem na co dzień. I to są naprawdę wielkie, wielkie osobistości współczesnej kultury, bo to była profesor Maja Komorowska, z którą też miałem zaszczyt rozmawiać. To był ogromny stres, pamiętam to jak dziś. Dzisiaj. To była Pani Krystyna Czubówna, to był Mariusz Szczegieł. to była Pani Manuela Gretkowska, więc y, bardzo Państwu polecam te rozmowy, dlatego też, że mam taki bardzo emocjonalny do nich stosunek. Gorąco zachęcamy. To są zasoby internetowe, ale miał Pan też okazję zapoznać się z podręcznikami wydawnictwa Mac Edukacja do nauki języka polskiego na klas 4, w jaki sposób i z multibookiem, który jest dołączany do, do tych podręczników, w jaki sposób według Pana najlepiej połączyć właśnie ten obszar cyfrowy z tym tradycyjnym, bo jednak on nadal jest, króluje i, i najlepiej spełnia swoją rolę, ale w tych dzisiejszych czasach warto go rozszerzać tak. o, o cyfrowe treści. Ja też jestem zdania, że kontakt z papierem... Jak to się potocznie mówi, jest bardzo ważny. Z różnych względów. Dlatego też, że treści odbierane przez mózg na papierze, a na tych wszystkich czytnikach, czy przez ekran komputera, są odbierane nieco inaczej. I tutaj trudno decydować, czy lepiej, czy gorzej, bo badania różnie, różne tutaj wyniki przynoszą. Natomiast kontakt z papierem jest bardzo ważny. Zresztą, ostatnie badania, z którymi się zapoznałem, pokazują, że samo przewracanie strony. Prowokuje nasz mózg do większej aktywności, a w związku z tym lepiej zapamiętujemy materiał, którego się uczy. Ale ja po sobie też to widzę, bo czytam zarówno tradycyjne, jak mm -hmm. i na, na czytniku. No i na czytniku mam takie swoje wrażenie, właśnie, że skroluję, przewijam. Przepraszam za to skrolowanie, przewijam te treści. No, niby zmieniają się te strony, ale tak. jak zauważę tą cyferkę, że się zmieniła. Ale mm -hmm. faktycznie to, o czym Pan mówi, nie dochodzi ten sygnał. Przewróconej tak, kartki. Tak, im więcej bodźców, tym lepiej. Dlatego to połączenie, o którym pan powiedział, czyli tradycyjnego podręcznika papierowego i do tego materiałów multimedialnych, także internetowych, no, daje nam znowu większe pole manewru, i nasz mózg on działa w bardzo prosty sposób. Im więcej bodźców, to on sobie myśli tak: aha, czyli to jest ważne dla mnie. Skupiam się na tak, tym. skupiam się na okay. tym, zapamiętuję i przechowuję to, co właśnie jest mi przekazywane. Czemu zresztą też pomaga na przykład czytanie na głos? To, to też jest udowodnione naukowo. W związku z tym i czytanie na głos, i słuchanie tego, co ktoś do nas mówi, bo to jest najbliższe takiemu pierwotnemu kontaktowi. My, język zapisany jest bardzo późnym wynalazkiem, jeżeli w ogóle myślimy o historii języka jako takiego. No, a o technologiach to już w ogóle. A technologiach to już w ogóle. 20 lat, więc. 30. Tak, więc rozmowa jest najlepszym. Mm sposobem słuchanie, czytanie też i wypowiadanie sobie tego na głos w połączeniu właśnie z tym, co jest właściwie naszym naturalnym środowiskiem. No bo internet jest naturalnym środowiskiem. No zwłaszcza dla współczesnych, jak to się mówi, cyfrowych tubylców. Właśnie, tak? którzy urodzili się tam chyba po 86 roku. Tak, tak się, pokolenie online. Taka jest cezura tak, czasowa tego pokolenia cyfrowych tubylców, o których pan powiedział. Więc yy, to się da połączyć, mimo chyba jakiejś takiej pozornej wewnętrznej sprzeczności. Tym bardziej, że z moich obserwacji widzę, że uczniowie, dzieci bardzo chętnie sięgają mhm. po tą namacalną książkę, prawda? No nie damy dziecku... Nie wiem, książki, ja już nie mówię o lekturach, tak, w formie e-booka, tylko po prostu damy w formie papierowej, bo właśnie jest ten dotyk, tak. jest, ten, jest ten kontakt z książką. I dzieci też lubią w ogóle poznawać świat przez dotyk, chociaż widziałem dzieci, które z książką robiły tak, żeby sobie to przesunąć, Te, też, też Ale szybko takie, się orientowały, też, że to nie ten świat. To nie jest ten świat. Wcale nie stanowiło to problemu dla nich. To jest pewien kompromis, prawda? Połączenie tych tak. dwóch światów i nie Czyli. możemy udawać, że ten świat się zmienia. Czyli to połączenie tak. Tradycyjnego świata z tym cyfrowym, mm. wykorzystując to naturalne zainteresowanie, tak. prawda? Tym cyfrowych bardziej, że cyfrowych. jeżeli chodzi o treści nauczania językowego, one są trudne. Gramatyka, w ogóle nauczanie gramatyki, na przykład, jest moim zdaniem piekielnie trudne, dlatego że to jest Zgadzam wypracowanie się. umiejętności spojrzenia na język z góry. To jest właściwie umiejętność metajęzykowa, czyli mówienie o języku. My jesteśmy w języku zanurzeni, uczymy się go zupełnie naturalnie i nie myślimy o tym, że tam są jakieś konstrukcje składniowe, że tam się coś odmienia, jest jakaś flexja, jakieś reguły tego dotyczące tak itd., itd. Czyli mówiąc inaczej, jest jakiś system. System poznajemy w szkole i on. Ym, bardzo trudno się go poznać. Ja sam pamiętam swoje doświadczenia ze szkoły. Wtedy, kiedy, nie wiem, czy pan pamięta, te drzewka się rysowało, rozbiór tak, zdania złożonego. Tak, tak, tak. tak. Kredą. No, ja tak. ja kredą. Ja też jeszcze tak, tak? pamiętam. Że ja jeszcze też używałem do tego kredy i nie potrafiłem tego zrozumieć, bo to jest zupełnie inny rodzaj myślenia. W ogóle pojawiało się takie porównanie z matematyką. Tak, z że to jest jakieś ścisłe, że tak, coś tak, tak, mi tutaj nie gra. To jednak nie huma. Nie. I dlatego właśnie... Po, ym... Pokazywanie uczniom tego, że język jest zawsze blisko ucznia, nieważne w jakiej sytuacji, czyli właśnie i w internecie, i w książce, i w rozmowie, i na lekcji, i w myśleniu, bo myślimy w jakimś języku, a przynajmniej słyszymy siebie, jak myślimy w jakimś języku, sprawia, że jest większa szansa na to, że uczeń przestanie się tego bać. No bo chyba strach jest tym elementem, który przeszkadza nam w zrozumieniu różnych także zawiłych właśnie kwestii gramatycznych, bo pamiętam, że potem, jak już oswoiłem to, właśnie także językowo, to było mi łatwiej z tym i dzisiaj nawet sobie wyobrażam, jak słyszę jakieś zdanie, to widzę drzewko. To już jest matrix no właśnie mia jakieś. Miałem spytać właśnie, jak Pan wspomina swoje lekcje języka polskiego jako uczeń, ale tu już mamy taki trochę przedsionek tych wspomnień. E, dzisiaj można lepiej uczyć tego polskiego. Tak, no dzisiaj jest o wiele więcej możliwości właśnie takich multimedialnych. Wydaje mi się, że to jest kopalnia wiedzy i to jest... Ja nawet powiem, kiedy ze studentami czasami opracowujemy jakiś temat, tam jest bardziej tradycyjnie niż, niż w, w szkole, dlatego też, że to są zupełnie inne umiejętności skupienia się dorosłych ludzi niż, niż młodzież. Tak, to jest trochę inaczej. Natomiast y, to, co teraz spotykamy, czyli to, to, zdalne, to zdalne nauczanie, pokazało mi, że tych narzędzi jest właściwie chyba nieskończenie wiele. I to też oczywiście pokazało mi. To czym sam się zajmuję, czyli, czyli tworzenie filmów na YouTubie e, też pokazało mi, że można na wiele różnych sposobów o tym mówić. Nawet o języku polskim. Nawet o języku polskim. Nawet o języku Nie polskim. przekonałem pana chyba <laughs> tego, że to jednak jest atrakcyjne, to jeżeli nawet o języku polskim. Ja polski uwielbiam, dlatego dzisiaj o tym <laughs> rozmawiamy. Bardzo dziękuję za tą Dziękuję. rozmowę. Dziękuję. za przybliżenie tych źródeł. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych zasobów. Już nie mówiąc o podręczniku papierowym Mac Edukacja, który dodam, został przygotowany właśnie z myślą o tej ikonografii. Tam jest dużo, Pan pewnie zgodzi się Pan ze mną, tam tak. nie mamy takiej, przepraszam za z blachy tekstu, ale mamy, mamy też dużo grafik. Ta informacja jest w inny sposób podana właśnie dlatego tego współczesnego pokolenia. I same treści są. Ja pamiętam kilka tematów związanych na przykład z reklamowaniem telefonu, czy i Napisaniem instrukcji, jak włączyć telefon, uruchomić po raz pierwszy. No, są rzeczy, które są niskie. Użytkowe, które są niskie. Tak. Zachęcamy do korzystania z podręczników Macedukacji i również z tych bogatych zasobów. I oczywiście zapraszamy do obserwowania i oglądania e, nagrań z panem Mateuszem na YouTubie i nie tylko. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również Mam Bardzo nadzieję, dziękuję. że jeszcze porozmawiam nie raz o języku polskim. E, państwa zachęcam do oglądania kolejnych e konferencji Mac, a w dniu emisji tego odcinka mogą Państwo pobrać certyfikat udziału w e konferencji. Bardzo dziękuję, do dziękuję. zobaczenia kłaniam się, kłaniam również się w internecie. Dziękuję.